Próbujesz jakoś ogarnąć tę całą historię Egiptu? Witajcie w magicznym kraju, gdzie piaskiem zapisane są echa starożytnych cywilizacji. Przenieśmy się 5000 lat wstecz. Przed nami wyprawa przez zakamarki rozpalonego słońcem lądu. Poznajmy olbrzymie świątynie, gdzie każda kolumna opowiada historię, gdzie każdy korytarz skrywa sekrety minionych epok. Poszukamy skarbów, które strzegą dawnych tajemnic. Wzlecimy w górę i zejdziemy pod ziemię. Popłyniemy z wiatrem, małą łodzią i wielkim wycieczkowcem. Poznajmy krajobrazy, gdzie Nil kładzie swe łaskawe usta na życiodajnych brzegach. Gdzie niebiańskie błękity zlewają się z tajemniczym nurtem. Odkryjmy Egipt, dar wielkiej rzeki, ziemię wielkich faraonów. Część druga. Witajcie w drugiej części naszej podróży po Egipcie. Przypomnijmy, jesteśmy na wycieczce Rejs po Nilu Skarby Faraonów. Płyniemy najdłuższą rzeką świata wielkim wycieczkowcem i zwiedzamy słynne zabytki starożytnego Egiptu. W poprzedniej części filmu pokazaliśmy Wam Asuan i okolice. Podziwialiśmy cuda starożytnej i współczesnej inżynierii w świątyni Abu Simbel i na Tamie Asuańskiej. Pojawiliśmy się na wyspie File, która nie jest wyspą File, i daliśmy się oczarować świątyni w Komombo, gdzie mumifikowano krokodyle. Po nocnym rejsie na Nilu cumujemy w przystani w mieście Edfu. Jeszcze przed wschodem słońca wyruszamy dorożkami na spotkanie z kolejną świątynią. Przemierzamy ulicę Edfu Obrzasku. Miasto budzi się do życia. Wyjaśnijmy od razu, nie jesteśmy sympatykami tej formy transportu. Konie wydają nam się tutaj nie w najlepszej formie. Zmęczone, wychudzone, niedojedzone. Z drugiej jednak strony, gdyby nikt nie korzystał z ich usług, woźnica nie miałby pieniędzy na jedzenie dla tych zwierząt. To jest pewien dylemat, który każdy musi rozwiązać sam. Wschodzące słońce zaczyna odkrywać przed nami kolejną starożytną budowlę. Edfu było dla Egipcjan świętym miastem. Zgodnie z mitem, tutaj sokoli bóg Horus stoczył zaciętą walkę ze swym wujem Setem, który zamordował jego ojca Ozyrysa. Nie dziwi więc poświęcenie tej świątyni właśnie Horusowi, bogu o sokolim wizerunku. Witają nas olbrzymie pylony o wysokości 35 metrów. Na ściennych wieżach, niczym na bramach, wykuto relief przedstawiający Ptolemeusza XII, zabijającego wrogów Egiptu w obecności Horusa i Hator. Budowę świątyni w miejscu wcześniejszej rozpoczął w 237 roku przed naszą erą Ptolemeusz III, a zakończył około 57 roku przed naszą erą Ptolemeusz XII. Za pylonami wychodzimy na okazały dziedziniec otoczony kolumnadą. Uwagę wszystkich zwraca posąg Horusa w postaci sokoła. Długość całej świątyni wynosi 137 metrów, a szerokość to 79 metrów. Przechodzimy przez dwie sale hipostylowe. Do mniejszej przylegają pomieszczenia boczne, w których składano ofiary dla bogów przed przeniesieniem do sali stołu ofiarnego. Świątynia jest drugą co do wielkości spośród zachowanych świątyń w Egipcie. W głębi świątyni znajduje się sanktuarium Horusa, a w nim kaplica z czarnego granitu. Przed nami święta barka, wykorzystywana do przenoszenia i wyrażania czci posągowi Horusa podczas ceremonii. Przez lata świątynię miała w swoich dobrach słynna królowa Kleopatra, która otrzymała ją od swojego ojca Ptolemeusza XII. Rodzina jednak daleka była od kochającej się, wspierającej czy troskliwej. To w tych murach rozgrywały się dworskie intrygi, knowania, szantaże, kazirodztwo i morderstwa.
Po wstąpieniu na tron Kleopatra poślubiła swojego brata Ptolemeusza XIII. Potem drugiego brata Ptolemeusza XIV, którego ostatecznie rozkazała zamordować. Osobny rozdział jej życia stanowią związki i romanse w Rzymie. W końcu sama Kleopatra w 30 roku przed naszą erą popełniła samobójstwo. Zagubieni w olbrzymich korytarzach świątyni Edfu, doświadczamy mieszanki emocji. Od podziwu po niepewność. Każdy krok staje się podróżą w głąb starożytności. Przechodząc przez te majestatyczne progi, nieuchronnie zagłębiamy się w mrok dawnych tajemnic. Na przestrzeni wieków świątynia została zasypana pustynnym piaskiem na wysokość 12 metrów. Widoczny dzisiaj poczerniały strop sali hipostylowej i jakby okopcone dymem kielichy kolumn mogły być efektem funkcjonowania na tym poziomie osad ludzkich, a więc i palenia ogniska i ogrzewania domów. Druga z teorii mówi o celowym podpaleniu, mającym na celu zniszczenie wizerunków religijnych uznawanych wówczas za pogańskie. Po solidnej dawce historii powracamy przez współczesne miasto Edfu. Miasto ulokowane na zachodnim brzegu Nilu. Liczy sobie ponad 130 tysięcy mieszkańców. Edfu leży niemal w połowie drogi między Asuanem a Luksorem. Zamożność miasta wynikała z jego położenia na szlaku handlowym przez pustynię arabską nad Morze Czerwone i bliskość południowej granicy. Obecnie Edfu jest ważnym ośrodkiem handlu, a także uprawy trzciny cukrowej, produkcji ceramiki dekoracyjnej i hodowli zwierząt. Opuszczamy już Edfu. Nasz wycieczkowiec powoli odpływa od przystani, obierając kierunek na północ. Przed nami nareszcie upragniony dzień, który możemy spędzić na górnym pokładzie statku. Do dyspozycji pasażerów są tu baseny, leżaki, restauracja. Ale największą atrakcją jest to, co dzieje się za burtą. Nil i jego otoczenie. Wszystko dla nas tak nowe, tak egzotyczne. Zaskoczył nas dość silny wiatr. Może i dobrze, daje ochłodę na słońcu. Wielokrotnie powtarzamy, że Nil jest najdłuższą rzeką na świecie, choć co do tego badacze już nie są tak pewni. Konkurentką jest Amazonka. Nil ma 6650 km. Przepływa przez wszystkie strefy klimatyczne w Afryce, a jego dorzecza znajdują się na terytorium 11 afrykańskich państw. Poszukiwanym przez tysiące lat źródłem Nilu okazała się dopiero w XIX wieku rzeka Kagera na terytorium Burundi. Nil posiada dwa główne dopływy, Nil Biały i Nil Błękitny. Już grecki historyk Herodot nazwał Egipt darem Nilu. Rzeka przez tysiące lat wylewała co roku i osadzała na okolicznych terenach warstwy żyznych osadów. Dzięki temu można było uprawiać pszenicę, len i papirus. Już w starożytnym Egipcie Nil stanowił też ważny szlak transportowy. Obecnie nadal większość Egipcjan mieszka w Dolinie Nilu. Delta wraz z Doliną stanowią obszar około 4% powierzchni Egiptu, które zamieszkuje 98% ludności kraju. Ważnym elementem przeprawy po Nilu są także śluzy. Z daleka wydaje się, że wąskie przepływy nie starczą na tak wielkie wycieczkowce. Ale spokojnie, są w sam raz dopasowane. Kolos mieści się idealnie w korycie śluzy, a po bokach zostaje dosłownie kilka centymetrów. Stałym elementem rejsu po Nilu są także rzeczni handlarze. Podpływają, wydaje się, nie dbając o swoje bezpieczeństwo bardzo blisko statku. Albo dorównując mu prędkością, albo doczepiając się do niego. Handlują egipskimi towarami. Wymiana towaru i pieniędzy odbywa się poprzez rzucenie jednego z małej łódki na statek i zapłaty z wielkiego statku na małą jednostkę.
grzeczni handlarze są bardzo wytrwali w nawoływaniu potencjalnych klientów. A po pracy można sobie odpocząć przy wielkim wycieczkowcu. Statki wycieczkowe pojawiły się na Nilu już w XIX wieku, kursując od Kairu do Asuanu. Czy można przepłynąć całą rzekę? Tak. W 1951 roku trzech podróżników pomyślnie przepłynęło całą rzekę po raz pierwszy. Wyprawa trwała 9 miesięcy. Rozpoczęła się u źródeł Nilu w Burundi, a odkrywcy pokonali około 6800 km, zanim dotarli do ujścia nad Morzem Śródziemnym. Nam pozostał spory niedosyt, bo chciałoby się płynąć o wiele, wiele dłużej. Ale nawet ten odcinek wystarczył, by poczuć ten wyjątkowy klimat. Poznać rzekę i jej okolice. Poczuć moc tej wielkiej siły, która tworzyła cywilizację i państwa. Nasz wycieczkowiec dopływa do kolejnej przystani. To już ostatni port na Nilu na naszej trasie. Statki parkują obok siebie. Burta przy burcie. By dotrzeć na ląd z najdalszego statku, trzeba przejść przez wszystkie. Znajdujemy się w Luksorze. Liczne miasto położone na prawym brzegu Nilu, w miejscu, gdzie w starożytności wznosiły się Teby. Nazwa Luksor pochodzi od arabskiego El-Uksur, które jest liczbą mnogą od słowa El-Kasr, oznaczającego zamek. Ponoć arabscy najeźdźcy, widzące świątynie, mieli pomyśleć, że są one pałacami królewskimi, stąd nazwa. Przed nami świątynia luksorska. Świątynia luksorska znana jest także jako świątynia narodzin Amona. Cały kompleks rozbudowywany był w ciągu kilkuset lat. Tworzyło go wielu faraonów. Totmes III, królowa Hatshepsut, a największe piętno odcisnęli Amenhotep III i Ramzes II. Początek działalności świątyni określa się na 1400 rok przed naszą erą. Przed wejściem witają nas okazałe pylony. Sławią zwycięstwo Ramzesa II w bitwie pod Kadesz. Pylony mają 24 metry wysokości. Przed nimi stanęły dwa 25-metrowe obeliski. Obecnie podziwiać można tylko jeden z nich, bo drugi został wywieziony w XIX wieku do Paryża i stoi na placu de la Concorde. Przed wejściem witają nas także posągi Ramzesa II, jego żony Nefertari i ich córki. Człowiek już od wejścia czuje się bardzo małym. Wobec potęgi faraona, a właściwie jego świątyni. Każdy promień słoneczny, który rozświetla starożytne mury, wydaje się być niczym przypomnienie o obecności Boga Amona. Za pylonami wchodzimy na dziedziniec Ramzesa II. U wejścia do następnej kolumnady postawiono dwa potężne posągi. Ramzes II często uzurpował sobie dzieła swoich poprzedników, wykuwając na nich swój symbol, czyli kartusz. To posągi Amenhotepa III, przerobione na Ramzesa II. Kolejna słynna część świątyni luksorskiej to kolumnada Amenhotepa III. Tworzy ją 14 kolumn z kapitelami w kształcie kwiatów papirusu. Każda z kolumn ma 18 metrów wysokości i blisko 10 metrów obwodu. Wielka kolumnada przytłacza człowieka. Świątynia wznosi się niczym do nieba. Na ścianach reliefy z celebracją świąt w tutejszej świątyni. Kompleks jest tak wielki, że wręcz można się tu zagubić. To kolejny dziedziniec otoczony podwójnym rzędem kolumn. Zamknięto od strony południowej salą hipostylową.
Stamtąd przechodzimy do wewnętrznej części świątyni, gdzie znajduje się sanktuarium na świętą barkę. Poświęcone jest bogom Amonowi, Honsu i Mut. Kamienne korytarze prowadzą nas do wnętrza świątyni. Tam, gdzie skrywano największe tajemnice, tam, gdzie odbywały się najważniejsze rytuały. Każdy krok zdaje się być podróżą w głąb historii. W czasie obchodzonego tu święta Opet, święta jubileuszu Faraona, celebrowano boskie odrodzenie władcy jako syna Amona, potwierdzając w ten sposób jego moc. Faraon mógł rządzić dalej. Uroczysta procesja przenosiła świętą barkę do świątyni w Luksorze ze świątyni w Karnaku, słynną aleją łączącą obie świątynie. Aleja Sfinksów ma długość prawie 3 km. Zawiera ponad 1350 posągów Sfinksów. W późniejszych wiekach świętą barkę transportowano Nilem. Świątynię luksorską odkryto dopiero w połowie XIX wieku. Była przysypana piaskiem. Przez wieki mieszkańcy zbudowali nawet na niej swoje domostwa. Po upadku cywilizacji starożytnego Egiptu, Rzymianie postawili tu obóz wojskowy. Był tu też kościół chrześcijański. Kolejne wieki przyniosły również powstanie meczetu, który funkcjonuje do teraz. Poziom wejścia do meczetu wskazuje wysokość, do jakiej świątynia była zasypana, zanim rozpoczęto prace wykopaliskowe. Świątynia luksorska była przez ponad 3400 lat miejscem nieprzerwanego kultu religijnego. Luksor bardzo często określany jest jako największe na świecie muzeum na świeżym powietrzu. Pozostałości starożytnych budowli, całych kompleksów, nekropolii znajdują się tu zarówno po wschodniej, jak i zachodniej stronie miasta. Ale oprócz historii to także współcześnie rozwijające się bardzo liczne miasto. Przejeżdżamy wieczorem ulicami tej tętniącej, głośnej egipskiej aglomeracji. Ponad 1 300 000 mieszkańców. Gospodarka w przeważającym stopniu uzależniona jest od turystyki. Archeolodzy odkrywają tu wciąż nowe zabytki. Większość jest remontowana, by pokazać je turystom. Spora ilość mieszkańców pracuje także w rolnictwie. Jest tu kilka gałęzi przemysłu. Luksor ma swoje lotnisko, węzeł kolejowy, a kształcącym się oferuje uniwersytet. Przejeżdżając ulicami tego miasta, widać sporo drogich sklepów, do których zaglądają zwłaszcza turyści. Wyrastają jednak z niezliczonej ilości małych sklepików, kramów, składów, stoisk, magazynów czy punktów naprawczych i w sporej ilości wśród stoisk gastronomicznych. Odwiedzający musi się tu przygotować na olbrzymią ilość bodźców. Jest głośno, tłoczno, tysiące pojazdów poruszających się bez zasad. Taki tygiel w tym wielkim, słynnym egipskim mieście. Jak sami widzicie, każdy dzień podczas tej wycieczki kończymy późnym wieczorem, a zaczynamy też, kiedy jest jeszcze ciemno. Nie narzekamy, bo czeka kolejna atrakcja. Jeszcze pod osłoną nocy przeprawiamy się łodzią na przeciwległy zachodni brzeg. Płyniemy Nilem, ale wkrótce wzniesiemy się ponad to wszystko. Na dość spore pole zjeżdżają niezliczone busy z wielu stron. Kiedy robi się powoli coraz jaśniej, dziesiątki balonów wypełnianych powoli gorącym powietrzem przygotowują się do wzniesienia. Ale zanim to nastąpi, pasażerowie muszą pojawić się w wiklinowych koszach, nawet po kilkanaście osób. Wszyscy skrupulatnie rozkładani przez obsługę. Kiedy to wszystko w tym zgiełku przecinanym co chwilę olbrzymimi płomieniami ognia jest gotowe, powoli wznosimy się. Pod nami sporo stanowisk archeologicznych, ruin świątyń. Cały ten dotychczasowy pośpiech i zgiełk znika. Od czasu do czasu pojawia się jeszcze buchnięcie płomienia ognia, pozwalające regulować naszą wysokość. Komunikaty wymieniane przez naszego kapitana z innymi balonami. A my już na spokojnie możemy cieszyć się tymi widokami. Zdążyliśmy. Wschód słońca nad Nilem. Zaczyna się kolejny dzień. Słońce, czczone tu od tysięcy lat, jak Bóg wyznaczało rytm dnia, miesiąca, sezonu i życia. A współcześnie za tym właśnie słońcem przybywają tu miliony turystów.
Dopiero wznosząc się w górę widać, jak Dolina Nilu obdarowała mieszkańców żyzną glebą, na której może się rozwijać roślinność. Ale to tylko wąski pas trzymany w szczękach pustynnego piasku i jałowych skał. Z góry dostrzegamy wiele starożytnych zabytków. Nasz wzrok głównie kieruje się w stronę tej, powstałej w zboczu góry budowli. To już zaprasza nas świątynia Hatszepsut. Świątynia Hatszepsut powstała u stóp gigantycznej ściany skalnej w dolinie Deir el-Bahari. Królowa Hatszepsut była prawdopodobnie najważniejszą spośród kobiet faraonów. Świątynię budowano 15 lat i ukończono w 1479 roku przed naszą erą. Zaprojektował ją Senenmut, doradca Hatszepsut i prawdopodobnie także kochanek. Królowa chciała, by budowla opisywała historię życia i panowania. Miała mieć rozmach. Skala kompleksu imponuje współcześnie, a przecież to tylko fragmenty całego założenia. Świątynia Hatszepsut składa się z trzech tarasów połączonych ze sobą rampami. Najniższy poziom to obecnie jedynie dziedziniec. Przed wiekami były tu rośliny przywożone z całego świata. Trakty i tarasy magnetycznie zachęcają, by wspinać się coraz dalej. Znajdujemy się na drugim poziomie kompleksu. Wyróżnia się tu świątynia Hathor, bogini płodności i kobiet. Wizerunek bogini Hathor jest tu na każdym kroku. Wieńczy prawie każdą z kolumn. Wędrując po kompleksie, wzrok nieodparcie wciąż wznosi się wyżej i wyżej. To cel wędrówki, trzecie, najwyższe piętro świątyni. Wita nas rząd posągów przedstawiających królową Hatszepsut pod postacią Ozyrysa. Przechodzimy na główny dziedziniec. Jak przed tysiącami laty pewnie, skąpany w słońcu. W zachodniej ścianie utworzono szereg nisz z posągami Hatszepsut. Po środku ściany znajduje się wejście do sanktuarium. To sanktuarium Amona. Składa się z sali na świętą barkę oraz sali posągu z trzema kaplicami. Ściany zdobią przedstawienia Hatszepsut i członków rodziny. Na górnym tarasie oprócz sanktuarium Amona wybudowano m.in. kompleks kultu solarnego. Świątynia, pełna symboliki i mistycyzmu, przenosi nas nieuchronnie w głąb starożytnych wierzeń i filozofii. Wydaje się, że słońce jest nieodłącznym elementem tej świątyni. Królowa uważała, że boski rodowód pochodzi właśnie od boga słońca Amona. Obok świątyni Hatszepsut znajdują się tu jeszcze ruiny świątyni Mentuhotepa II, która była pierwowzorem świątyni Hatszepsut. Niestety na wieki historia zapomniała o Hatszepsut. Następca Totmes III rozkazał dosłownie wymazać postać królowej z historii i zniszczyć jej podobizny. Imię Hatszepsut pozostawało nieznane aż do połowy XIX wieku. Dopiero po latach wykopalisk archeolodzy trafili na zniszczone posągi królowej. Po latach nauczono się odczytywać hieroglify i wtedy imię Hatszepsut i jej historia powróciły. Sporą zasługę w odkrywaniu tajemnic Hatszepsut mają polscy naukowcy, którzy prowadzą tu wykopaliska od lat 60. Kompleks, który liczy tysiące lat, wciąż się zmienia. Archeolodzy prowadzą badania, ale także odnawiają i odtwarzają kolejne miejsca. Wracając tu po latach, można zobaczyć coś nowego. To właśnie dzięki archeologom wiemy, że panowanie Hatszepsut było czasem pokoju i dobrobytu. Świątynia Hatszepsut, ukoronowana pięknem i historią, nie tylko przywołuje uczucie podziwu, ale skłania również do refleksji nad przemijaniem i niezmienną potęgą ludzkiej duchowości. Nie wszystkie świątynie są tak dobrze zachowane. Niewiele przetrwało z największej świątyni w Tebach Zachodnich, świątyni Amenhotepa III.
była niszczona przez trzęsienia ziemi, wylewy Nilu i rozbierana na materiał budulcowy. Jedynym świadkiem dawnej chwały są dwa olbrzymie posągi Amenhotepa III, nazwane przez Greków kolosami Memnona. Posągi postawiono około 1370 roku przed naszą erą. Mierzą niecałe 18 metrów. Jeden z nich nawet po uszkodzeniu przez trzęsienie ziemi wydawał dźwięki podczas wschodu słońca. Było to spowodowane poranną różnicą temperatur. Niestety po naprawie przez cesarza Septymiusza Severa ten cud zniknął. Po drugiej stronie wzgórza, które widzieliśmy podziwiające świątynię Hatshepsut, znajduje się rozległa, ukryta wśród gór, Dolina Królów. Była starożytną nekropolią faraonów od Totmesa I, około 1500 roku przed naszą erą. Pochówek w okazałych piramidach, jak na przykład w Gizie, był bardzo kosztowny. Poza tym chciano uchronić grobowce faraonów przed grabieżą. Nad doliną dominuje wzgórze o nazwie El Gurn, czyli róg, znane również jako szczyt tebański. Jego trójkątny kształt przypomina piramidę, więc u jej stóp tworzono wszystkie komory grobowe. Budowa grobowca trwała przez całe życie faraona. Niestety po pochówku złodzieje i tak plądrowali grobowce. Kapłani, widząc co się dzieje, przenosili mumie faraonów do specjalnych skrytek, także w tych górach. W jednym miejscu składowano nawet wiele mumii. Ten model najlepiej obrazuje sieć komór grobowych w Dolinie Królów. W Dolinie Królów znajduje się kilkadziesiąt grobów. Zostały ponumerowane w kolejności ich odkrycia. Nie wszystkie są udostępnione do zwiedzania. Informacja dla zwiedzających: wykupujący wstęp uzyskujecie wejście do trzech wybranych przez siebie grobowców. Niektóre grobowce wymagają dodatkowej opłaty. Eksplorację rozpoczęliśmy od grobowca Ramzesa III. Na tronie zasiadał 31 lat, uważa się go za ostatniego wielkiego władcę tak zwanego Nowego Państwa. Został pochowany w 1155 roku przed naszą erą. Grobowiec jest jednym z najdłuższych, ma 188 metrów. Niestety nie jest dostępny cały z powodu złego stanu technicznego. Ponieważ podczas jego budowy przebito się do innej komory, wykonano korektę osi tunelu. Barwne reliefy na jego ścianach ukazują scen z życia codziennego. Korytarze pokrywają m.in. obrazy zabijania zwierząt, gotowania i pieczenia. Ramzes jest właścicielem stad bydła, a ze statku nadzoruje pracę robotników na polach. Zbierają żywność potrzebną w zaświatach. Zewsząd otaczają nas wizerunki faraona i bóstw. Czwarty korytarz wznosi się lekko, a potem poziom opada, doprowadzając nas do sali kolumnowej z dodatkową komorą. Ściany, filary, skrupulatnie i barwnie udekorowane. Wszystko wręcz mieni się kolorami. Tu Ramzes prowadzony jest przez Tot i Horusa. Tu faraon ofiaruje dary Ozyrysowi. Aż chciałoby się zwiedzać dalej. Niestety tu kończy się wycieczka, w dalszym odcinku nastąpiło częściowe zawalenie stropu i korytarz jest zamknięty. Odkrywcy tego grobowca nie znaleźli tu mumii faraona. Tę odkryto w jednej ze skrytek, tworzonych przez kapłanów. Mumia Ramzesa III obecnie znajduje się w Muzeum Egipskim w Kairze. Teraz już pojawiamy się w komorze grobowej Ramzesa IX. Władca pochodził z 20 dynastii. Zmarł prawdopodobnie w 1107 roku przed naszą erą. Grobowiec nie został ukończony na czas przed śmiercią Ramzesa. W momencie śmierci pospiesznie go dokończono. Ramzes IX panował 18 lat. Do śmierci faraona całkowicie udekorowano tylko pierwszy korytarz. Grobowiec ma długość 105 metrów. Na końcu korytarzy wykuto trzy komnaty. W drugiej komorze znajdują się cztery duże kolumny, ale nie ukończono ani cięcia, ani dekoracji. Na koniec rampa schodzi w dół, do właściwej komory grobowej. To miejsce, gdzie umieszczono sarkofag faraona, widzimy specjalne wyrzeźbienia w podłodze, aby go pomieścić. Sufit ozdobiono wizerunkami bogini Nut.
Dalsza ściana komory grobowej przedstawia Ramzesa na jego świętej barce w otoczeniu zastępu bogów. Mumię władcy także przeniesiono do skrytki odkrytej w 1881 roku. Obecnie mumia Ramzesa IX także znajduje się w Muzeum Egipskim w Kairze. Przenieśmy się teraz do komory grobowej, powiedzmy dwuosobowej, jednocześnie Ramzesa V i Ramzesa VI. Zlecenie budowy wydał Ramzes V, który zmarł po mniej więcej dwuletnim panowaniu w wieku 30 kilku lat. Nie wiadomo, dlaczego jego grób zajął Ramzes VI. Grobowiec ma wyjątkowo bogaty i ciekawy repertuar zdobień. Na ścianach znalazły się prawie wszystkie księgi religijne Egipcjan. Księga Dnia i Księga Nocy, Księga Bram czy Księga Re. Słynne księgi były zapisami o życiu pozagrobowym Egipcjan. Były swego rodzaju materiałem informacyjnym dla umarłych. Najsłynniejsza to Księga Umarłych, będąca zbiorem zaklęć mających na celu wspomóc duszę zmarłego po śmierci. Nazywana jest Biblią starożytnego Egiptu. Z kolei z Księgi Jaskiń dowiadujemy się, jak wygląda piekło według starożytnych Egipcjan. W odrzwiach do drugiego korytarza widać uskrzydlony dysk słoneczny. Nad głowami, przez wszystkie korytarze, ciągnie się sufit z wyobrażeniami astronomicznymi. Komora grobowa pokryta jest tekstami i ilustracjami Księgi Ziemi. Na suficie umieszczono Księgę Dnia i Księgę Nocy. Bogini Nut, władczyni nieba, połyka słońce o zachodzie i ponownie wydaje go na świat o wschodzie. Czarny granitowy sarkofag został rozbity przez złodziei. Zrekonstruowano go dopiero w 2003 roku. Obie mumie Ramzesa V i VI także zostały znalezione w jednej ze skrytek grobowych. Na koniec zostawiliśmy sobie grobowiec, na który najbardziej czekaliśmy. To grobowiec Tutanchamona. Nie wszyscy chcą go obejrzeć, bo nie ma tu takich dekoracji jak w innych grobowcach. Miał być przeznaczony dla kogoś innego, ale faraon zmarł w młodym wieku, około 17-19 lat, a Egiptem rządził tylko 10 lat. Odkrycie tego grobowca było wielkim wydarzeniem w 1922 roku. Kiedy Howard Carter dotarł tu 100 lat temu, nie dowierzał. Prawie 5 tysięcy przedmiotów. Złote łoże, złoty tron, złocone rydwany i słynna złota maska ważąca 10 kg. Wszystko to w stanie prawie nienaruszonym. Wnętrze teraz dostępne jest tylko fragmentem odkrytej komory grobowej. Schodzimy wąskimi schodami głęboko w dół. Komora jest niewielkich rozmiarów. Sarkofag wykonano z kwarcytu. Pokrywa to czerwony granit. Wyrzeźbiono tu wizerunki czterech bogiń Izydy, Neftydy, Neit i Serket. W sarkofagu znajdowało się wiele warstw kolejnych sarkofagów i w końcu kolejne warstwy mumii. Wschodnia ściana przedstawia procesję pogrzebową Tutanchamona. Północna ściana to już rytuał otwarcia ust. Tu widzimy faraona witającego boginię Nut i boga Ozyrysa w zaświatach. Na zachodniej ścianie górny rząd przedstawia procesję pięciu bóstw, która poprzedza łódź niosącą skarabeusza. W dolnej części 12 świętych pawianów, symbolizujących 12 godzin nocy, podczas których łódź musi zakończyć swoją podróż. Grobowiec jest tak przejmujący, gdyż w jako jedynej komorze grobowej w Dolinie Królów postanowiono pozostawić tu mumię Tutanchamona. Nastoletni król przez tysiące lat nieniepokojony pozostał w swoim ostatnim miejscu doczesnej wędrówki. Dzięki niemu mógł spokojnie przejść w zaświaty i pewnie podziwiać, jak po 3300 latach wciąż oddaje mu się hołd. Spory, bo za wejście trzeba tu dodatkowo zapłacić. No i bądźmy szczerzy, Tut, sporo tych twoich zasług dla Egiptu to jednak nie było. Po najciekawszym dla nas grobowcu w Dolinie Królów czas na najważniejszy zabytek w południowym Egipcie. Największą starożytną świątynię w całym państwie, a może i na świecie. Przeprawiamy się w tym celu na wschodni brzeg Nilu. Pozostajemy wciąż w starożytnych Tebach. Współcześnie niektórzy uważają, że to część Luksoru. To jednak odrębne miasto, choć tworzące z Luksorem zespół miejski.
czas na Karnak. W Karnaku znajduje się zespół świątyń poświęconych bogom tebańskim. Stajemy u wrót świątyni Amonare. Była najważniejszym centrum kultu w Tebach w okresie 1550 do 1070 przed naszą erą. Miejsce to zaczęło się już rozwijać jednak w 2055 roku przed naszą erą. Od strony Nilu prowadzi nas aleja procesyjna z 40 sfinksami o głowach barana, który jest świętym zwierzęciem Amona. Między łapami posągów znajdują się postacie faraona. Przed nami pierwszy z 10 postawionych tu pylonów. Ten wzniesiony przez faraona Nektanebo I. Niestety faraon nie zdążył go ukończyć. Za pierwszym pylonem wchodzimy na rozległy dziedziniec. Po prawej stronie nasz wzrok kieruje się od razu w stronę świątyni Ramzesa II. Lewą stronę dziedzińca zajmuje kaplica wzniesiona przez faraona Setiego I. Jest poświęcona tak zwanej triadzie tebańskiej, czyli bogom Amonowi, Mut i Honsu. Stoimy naprzeciwko drugiego z pylonów. Jest on jednak bardzo zniszczony, ledwie dostrzegalny, zwłaszcza w sąsiedztwie tego, co dominuje nad wszystkim. Drugi pylon bowiem otwiera wielką salę hypostylową. To najważniejsza część świątyni. Sala hypostylowa to najprawdopodobniej dzieło słynącego z gigantomanii Amenhotepa III. Ma 102 metry długości i 53 metry szerokości. Posadowiono tu 134 gigantyczne kolumny, podtrzymujące niegdyś strop z kamiennych bloków. 12 największych kolumn ma wysokość 23 metrów. Zakończone są kapitelami w formie rozwiniętego kwiatu papirusu. Niższe, ustawione w 14 rzędach, liczą sobie 19 metrów i zakończone są zamkniętym kwiatem papirusu. Różnica wysokości pomiędzy kolumnami umożliwiła zamontowanie okien doświetlających wnętrze sali. Musimy sobie wyobrazić, że cała sala ówcześnie była spowita mrokiem. Kamienne płyty całkowicie przykrywały strop. Światło dawał ogień. Zwykli ludzie mogli tylko wyobrażać sobie, co dzieje się w tych tajemnych wnętrzach. Wstęp tutaj mieli tylko najwyżsi kapłani i faraon. Budowa wielkiej sali hypostylowej trwała 100 lat. Człowiek czuje się tu niezwykle mały wobec potęgi tych kolosów i wobec potęgi historii tego miejsca. W gąszczu gigantów jest wręcz klaustrofobicznie. Stąd spoglądamy już w stronę kolejnej ważnej części kompleksu. Czas na dalsze odkrywanie świątyni w Karnaku. Przechodzimy przez trzeci pylon zbudowany przez Amenhotepa III. Tu następuje przecięcie dwóch osi, wzdłuż których tworzono świątynię. Wschód-zachód, odzwierciedlającej drogę słońca, niebiańską, i północ-południe, symbolizującą życie doczesne i ziemskie. Było to podkreślone przez 4 obeliski Totmesa i Totmesa III, z których przetrwał tylko jeden. Królowa Hatszepsut też postawiła niedaleko swoje obeliski. Z dwóch przetrwał jeden, ma aż 30 metrów. Obeliski wykonywano z jednego kawałka różowego granitu. Na rzecz świątyni pracowało w ten czy w inny sposób ponad 20 tysięcy ludzi. To już świątynia jubileuszowa Totmesa III. 20 ustawionych w dwóch rzędach kolumn ma charakterystyczne, lekko wybrzuszone trzony. Sala miała przypominać namiot z wypraw wojennych. Na terenie świątyni Amona w Karnaku znajduje się także święte jezioro.
służyło do rytualnego obmywania kapłanom. Stojący nad brzegiem jeziora wielki kamienny skarabeusz ma symbolizować odradzanie się i nowe życie. Całe to otoczenie całkowicie zmienia się, kiedy zapada noc. Można tu wybrać się na specjalne pokazy światło-dźwięk. Atrakcją takiej nocnej wyprawy nie jest przygotowany spektakl, bo ten nie porywa, ale możliwość pojawienia się pod osłoną nocy w tym kamiennym otoczeniu. Olbrzymie kolumny robią jeszcze większe wrażenie. To ciemny labirynt wśród kamiennych kolosów. Ekscytacja miesza się z niepewnością. Człowiek spacerując tu czuje się zagubiony między światem rzeczywistym, a światem bóstw i legend. Gdy niebo nad Karnakiem wypełnia się gwiazdami, atmosfera staje się mistyczna i pełna tajemnic. Przez tysiące lat historii los nie obchodził się ze świątynią w Karnaku łagodnie. Była niszczona przez chrześcijańskich Koptów, muzułmanów, traktowana jako źródło kamienia. Wody Nilu systematycznie zalewały kompleks. Pokłady mułu i piasku na tysiąc lat pokryły świątynię. Rozpoczęte w XIX wieku prace trwają nadal. Karnak za naszych czasów ponownie staje się coraz piękniejszy. Tak jak chcieliby tego faraonowie i bóstwa. Pozostawiamy za sobą te tysiące lat historii, starożytne budowle i wszechmocny Nil. Przez wioski i odludzia Egiptu powracamy nad Morze Czerwone. Przed powrotem do domu czeka nas jeszcze krótki pobyt w hotelu. To ten sam resort hotelowy, w którym gościliśmy na początku wycieczki, zanim przenieśliśmy się do Asuanu. Jest on przydzielany przez biuro podróży, więc nie ma możliwości wyboru. Nam trafił się hotel Alexander the Great. Można złapać jeszcze trochę odpoczynku przed ostatecznym powrotem do domu. Plażowe otoczenie skłania do wspomnień i podsumowań. Miejscu, w którym rozpoczęła się nasza wycieczka, również i cały wyjazd kończymy, czyli w hotelu Alexander the Great. Przypomnijmy nazwę i tytuł tej wycieczki. Rejs po Nilu, skarby faraonów. Jeśli chodzi o skarby faraonów, zobaczyliśmy tu ich naprawdę sporo. Trzeba powiedzieć, że podczas tego planu można sporo zobaczyć, co też pokazywaliśmy Wam w czasie tego filmu. Rejs po Nilu, no właśnie. Trochę za mało tego rejsu. Za mało Nilu. No właśnie, za mało Nilu w rejsie po Nilu. Chcielibyśmy więcej przepłynąć, chcielibyśmy więcej poczuć tej magicznej atmosfery tej rzeki. Tak naprawdę dopiero jej dotknęliśmy. Jeśli chodzi o skarby, to faktycznie zobaczyliśmy ich bardzo dużo. Zwiedziliśmy bardzo dużo atrakcji, bardzo dużo świątyń i jak najbardziej jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. No i na zakończenie pozostał nam temat hotelu, w którym byliśmy zakwaterowani. No i właśnie to jest Alexander the Great, ale... Nie taki great. Oczywiście przepiękna plaża, bardzo przyjemna jak na warunki egipskie. Można długo brodzić sobie w bardzo ciepłej, przyjemnej wodzie. Pomost, z którego można nurkować. I to są zdecydowanie plusy tego miejsca. Pokoje. To już jest duży minus. Pokoje są mocno zużyte. Tak naprawdę wymagają już remontu. No i największy minus tego hotelu? Jedzenie. Gdybyśmy mogli wybrać hotel, to na pewno nie byłby Alexander the Great. Na koniec chcielibyśmy podziękować przewodnikowi. No i także podziękować fantastycznej ekipie, która była z nami. Tak, spędziliśmy tu super czas. Poznaliśmy fantastycznych ludzi i bardzo świetnie się z nimi spędzało te kolejne chwile. Pozdrawiam przy tej okazji serdecznie. W skrócie możemy powiedzieć, rejs po Nilu, skarby faraonów. Polecamy Wam tę wycieczkę. Łukasz i Radek, poznaj nasz świat. Wylatujemy z Egiptu z niezapomnianymi wrażeniami. To było zdecydowanie coś więcej niż zwykła wycieczka. To była podróż w głąb historii. Otworzyła nasze umysły na tajemnice starożytnego świata. Rejsem po Nilu zanurzyliśmy się w rytmie życiodajnej rzeki, otoczeni pięknem natury i odwieczną historią. Egipt nieustannie odsłania przed nami skrywane przez wieki sekrety. Z chęcią znów tu wrócimy, by poznać kolejne z nich. Do zobaczenia.